programie pokazałem, że zbudowałem Evo za 70 tysięcy, a później gdzieś tam na jakichś portalach to auto się pojawiło za 200 tysięcy. Może kara śmierci to nie, ale jakby uważam, znaczy generalnie no umówmy się, no nikt nie lubi być oszukiwany. Tak, dzisiaj nie pamiętam jak to jest wartość, ale pamiętam, że kupiłem sobie mega duży telewizor do salonu za to, taki z 65-75 cali. Kupiłem genialny zestaw kina domowego Harman Kardon 5D, w ogóle ultra coś tam w tamtych latach. To był 2007 rok, więc to był w ogóle super sprzęt audio. Kupiłem kamerę, kupiłem za to sobie super telefon, jakiś taki, chyba już nawet dotykowy, chociaż nie pamiętam, kiedy one się pojawiły. I coś jeszcze. Jeszcze zostało mi na dobre kilka baletów, więc naprawdę to była dobra, dobra piguła. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Przemysław Szafrański z tej strony, możecie kojarzyć mnie z TVN Turbo chociażby, albo z moich kanałów na social mediach, czyli Motosynteza. Zajmuję się wieloma wątkami, które dotyczą motoryzacji. Troszeczkę zajmuję się prowadzeniem serwisu, bo mam serwis Motosynteza. Prowadzę w TVN Turbo programy o motoryzacji, buduję samochody, ale także zajmuję się handlem tymi samochodami. I przy okazji handlem zajmuję się także w swojej takiej strefie, powiedzmy, hobbystycznej, bo też troszkę zdarza mi się handlować autami, czyli szeroko pojęta motoryzacja na bardzo wielu wątkach, z dużym backgroundem motoryzacyjnym w postaci swojej historii zawodowej. Aczkolwiek z wykształcenia jestem humanistą, jestem po negocjacjach, mediacjach i konflikty społeczne, to jest rzecz, której poświęciłem trochę czasu i napisałem dyplom z tego. W ogóle dzisiaj myślę o tym, że to pomaga mi co prawda w życiu, natomiast zadziwiony jestem, że takie rzeczy robiłem. A pracowałem przez wiele, wiele lat jako analityk systemów informatycznych, wdrożeniowiec, czyli budowałem struktury, na bazie których później były programowane komputery, że powstały systemy informatyczne, i pracowałem później we wdrożeniu tych systemów informatycznych u klientów, czasami bardzo dużych. I tutaj akurat, choć trochę ta praca informatyczna łączyła się z motoryzacją, bo na przykład obsługiwałem taki system dla miejskich zakładów komunikacyjnych w Krakowie, MPK Kraków, gdzie wdrażaliśmy wielki system do obsługi autobusów, sprzedaży biletów, mechaników i wszystkiego innego, co wiązało się z taborem miejskim. O! Miał być pełnymi zdaniami, bo tak kazał prowadzący tutaj, no to jest pełnymi zdaniami. Czy jestem handlarzem? Jest to zbyt trudne pytanie, dlatego że nie do końca czuję się handlarzem, chociaż w swoim życiu sprzedałem bardzo wiele samochodów. Część motoryzacyjnego życia poświęciłem na sprzedawanie samochodów w salonie marki Land Rover i Jaguar. I tam też sprzedawałem auta, natomiast zawsze to było coś takiego, że jak mówiłem, jak ktoś mnie pytał, gdzie pracujesz, to mówię, no sprzedaję samochody, to zaraz od razu chciałem dodawać w salonie Land Rovera Jaguara, żeby choć troszeczkę podbić prestiż zawodowi, który nazywa się handlarz samochodami, bo niestety w Polsce, trochę słusznie oczywiście, ten zawód nie można powiedzieć, żeby cieszył się jakąś wielką estymą. 90. lata zapracowali sobie handlarze na bardzo złą ocenę siebie jako siebie, wszelkiego rodzaju oszustwami, przebijaniem numerów, kradzionymi autami, rozbitymi autami, zniszczonymi autami, sypaniem trocin do skrzyń biegów. Te wszystkie legendy, którymi obrósł handel samochodami, nie wzięły się znikąd, tylko wzięły się z rzeczywistości, z tego jak to naprawdę wyglądało. I zaufanie, myślę, że pewnie jakby robić ranking zawodów, w którym zaufanie do handlarza będzie na najniższym poziomie, myślę, że nawet niżej niż politycy, co wcale niestety nie jest fajne i pozytywne. I dopiero ostatnie kilka lat, z jednej strony trochę dzięki temu, że coraz więcej systemów elektronicznych i w ogóle wiedzy na temat motoryzacji, łatwiej jest wychwycić te problemy z samochodami, jakieś rozbite auta i tak dalej, to też handlarze zaczęli się coraz bardziej pilnować. Powstał internet, który naprawdę spowodował, że można było szybko zniszczyć komuś opinię, jeżeli zrobi coś złego, i ludzie zaczęli się dużo, dużo bardziej pilnować, więc no, myślę, że gdzieś powolutku odbudowujemy ten dobre imię handlarza samochodami. Zresztą mamy kilka programów o tym w telewizji TVN Turbo, gdzie przecież mili, inteligentni, błyskotliwi, sympatyczni goście zajmują się tym i budują pozytywny wizerunek. W ogóle rynek handlu samochodami używanymi zmienił się o tyle, że pojawiło się tam dużo więcej pieniędzy. Bo kiedyś handlowaliśmy byle czym, tanio, jak najtaniej, byle upychać, a dzisiaj jednak klienci zaczęli też szukać samochodów lepszych jakościowo, lepszych, nowszych, droższych, więc też to spowodowało podniesienie standardów. Standardów obsługi, standardów wyglądu budynków, jakby prezentacji samej samochodów, że auta kiedyś cokolwiek się zawiozło na giełdę, na żerań, czy gdzieś sprzedawało się na pniu, a dzisiaj już trzeba się trochę nagłówkować. Poza tym pojawił się internet i on zmienił bardzo mocno handel samochodami, bo nagle okazało się, że można handlować z każdego krańca świata właściwie, a na pewno z każdego krańca Polski. Już nie trzeba było dostosowywać oferty do danego rynku, tylko można spokojnie, siedząc w Warszawie, handlować samochodami, gdzie będą przyjeżdżali ludzie z Polski, ale tak samo można handlować w drugą stronę. Ja czasami kupię auto we Wrocławiu, w Poznaniu. Rozwinęła się też bardzo sieć SKP. To
nie każdy może jeszcze to wychwycił, ale rozwinięcie tych zwykłych, podstawowych stacji diagnostycznych spowodowało, że ludzie dużo pewniej kupują samochody gdzieś na jakimś wyjeździe, bo podjadą sobie na takie SKP, przejdą ścieżkę diagnostyczną, dowiedzą się dużo o swoim samochodzie, kosztuje to chyba 99 zł na dzisiaj, a nie ma takiej usterki w samochodzie, która byłaby tańsza od tych 99 zł, więc naprawdę można sobie fajnie obejrzeć samochód, ktoś tam pieczątką oficjalną państwową się pod tym podbije i jakoś to będzie. Czasami lepiej, czasami gorzej oczywiście, ale mimo wszystko to, że internet spowodował dużo bardziej dostępność do samochodów, ale z drugiej strony też właśnie podniesienie jakości. Teraz coraz więcej komisów pracuje na swoje dobre imię, bo wiedzą, że tylko w długofalowej pracy, kiedy zbudują sobie prestiż, zbudują sobie pozycję, zbudują sobie ten dobry wizerunek, to będą sprzedawali samochody długofalowo. Bo kiedyś to się tak od jednego auto sprzedało do drugiego. Dzisiaj widzimy, że na przykład mamy klientów, którzy co 4 lata rytmicznie już od 20 lat wymieniają samochody. Kupili 5., 6. samochód, przy okazji przyprowadzili 10 innych klientów, więc dbanie o jakość produktu, który się sprzedaje i dzięki temu też o relację z tym, który od nas kupił ten samochód, powoduje, że no, standardy się podniosły i jestem bardzo z tego szczęśliwy i coraz mniej chyba wstydzę się gdzieś tam z tyłu głowy powiedzieć o sobie, jestem handlarzem samochodów. Tak, gdzieś słyszałem taką historię o tym, że jestem w pierwszej trójce najbardziej rozpoznawalnych handlowców, handlarzy samochodami w Polsce. Oczywiście w 99% dotarcie do ludzi, którzy mogli w tych ankietach odpowiadać, to jest telewizja, to jest TVN Turbo. Jakby nie patrzeć, właśnie wjechał niedawno 17 sezon Wojen Samochodowych. No 17 sezon. Jak pomyślimy sobie, że to jest między 12 a 16 odcinków na sezon, no to są już ponad 200 programów o sprzedaży bądź kupnie samochodu. A trzeba mieć z tyłu głowy zawsze jedną ważną rzecz. Wojny Samochodowe to jeden z najlepiej oglądających się programów motoryzacyjnych w Polsce. Więc no to z tego bierze się na pewno ta rozpoznawalność, a nie z obrotu samochodami. No. Zwłaszcza, że ja do niedawna jeszcze praktycznie w ogóle publikując ogłoszenia, nie podpinałem siebie pod to ogłoszenie. Nie było tam napisane, że tutaj ten samochód sprzedaje Przemek Szafrański. Przez długi, długi czas to były całkowicie anonimowe oferty, po prostu zwykły do sprzedania samochód w ogłoszeniach, bez oznaczenia, że to jest auto ode mnie. Dopiero niedawno, jak otworzyłem Motosynteza Serwis, ale przy okazji Motosynteza Cars, czyli działalność sprzedaży samochodów, dopiero niedawno zacząłem publikować to pod swoim imieniem i nazwiskiem. Najwięcej straciłem na każdym niesprzedanym samochodzie, bo jeżeli go nie sprzedałem, to nie zarobiłem, więc każde auto, które przyjąłem, nie sprzedałem, albo kupiłem i nie sprzedałem, to jest strata tak naprawdę, ale nie przypominam sobie, żebym gdzieś zaliczył jakąś taką koszmarną wtopę, to raczej było na jakichś tańszych samochodach, nie, i też może w życiu swoim chyba ze 3 tylko samochody rozbiłem, które kupiłem i po prostu rozbite, to wiadomo, że już musiały pójść i z mostu pod pociąg zostać stracone. Złotym strzałem był Freelander 2. Ale nie dlatego, że na jednym Freelanderze 2 zrobiłem, tylko tak jakoś idiotycznie wtedy, pamiętam, w salonie Land Rovera ustawione były marże na samochodach, że wystarczyło sprzedać na koniec kwartału chyba 7 Freelanderów dwójek i dostawało się jakąś kosmiczną premię, bo nikt nie wierzył, że będzie można to zrealizować, bo zostało 2 miesiące do końca roku, to był listopad, grudzień i trzeba było sprzedać 7 Freelanderów dwójek, to wtedy naprawdę taka była bardzo, bardzo potężna piguła finansowa na końcu czekała. Jest jeden handlowiec w Polsce, któremu się to udało zrealizować ten plan, to byłem ja, sprzedałem te 7 samochodów. Pamiętam do dzisiaj, że dyrektor zarządzający poleciał za ten plan sprzedażowy, bo tak ustawił widełki, że ja to zrealizowałem i zarząd wyrzucił go po prostu z pracy, bo stwierdził, że jak ktoś jest zarządzającym i takie głupoty robi, to nie może dalej być zarządzającym. Zweryfikowano wszystkie te samochody, te 7 samochodów, obdzwoniono każdego z tych klientów, żeby sprawdzić, czy nie jest na przykład tak, że może cały zespół handlowy grał na mnie i ja podpisałem wszystkie umowy, a tak naprawdę to każdy handlowiec przyniósł, a później się tą pigułą podzielimy, więc obdzwoniono każdego z klientów, sprawdzono wszystkie dokumentacje, czy na pewno to ja robiłem jazdy próbne, czy byłem na prezentacjach u klientów z tymi samochodami, czy ja składałem zamówienia, żeby było pewne, że to ja. I firma się bardzo fair zachowała, co prawda wyrzuciła dyrektora, ale za to wypłaciła mi tą premię. Tak, dzisiaj nie pamiętam, jak to jest wartość, ale pamiętam, że kupiłem sobie mega duży telewizor do salonu za to, taki z 65-75 cali. Kupiłem genialny zestaw kina domowego Harman Kardon 5D, w ogóle ultra coś tam w tamtych latach, to był 2007 rok, więc to był w ogóle super sprzęt audio. Kupiłem kamerę, kupiłem za to sobie super telefon, jakiś taki chyba już nawet dotykowy, chociaż nie pamiętam, kiedy one się pojawiły. I coś jeszcze. Jeszcze zostało mi na dobre kilka baletów, więc naprawdę to była dobra, dobra piguła, więc Freelander 2 w liczbie 7 co prawda, ale napędził mi bardzo dobry pieniądz. Właśnie Freelander 2 to jest największy błąd marki Land Rover, jaką marka zrobiła, że wypuściła świetny samochód, bo ja uważam, że to jest świetne auto i nie zmieniła jego nazwy. Że nad Freelanderem 2 zawsze wisiał ten straszny nawis,
beznadziejnego, fatalnego samochodu Freelander 1. No ale czego spodziewać się, skoro Freelander 1 to był w jakimś stopniu wymysł marki BMW? No to musiało być fatalne, no to, jakby to jest oczywiste. No i tyle, no. I ta dwójka jakby się nazywała Freelander 2, tylko nazywałaby się cokolwiek innego, to by się świetnie sprzedawał, był naprawdę genialnym samochodem i uważam do dzisiaj, że jest to jeden z najmniej awaryjnych Land Roverów w historii marki, co nie jest takie oczywiste, bo marka ma bardzo dużo niefarta do swoich produktów. Tak, naprawiając markę Land Rover nauczyłem się, zresztą żyję ostatnio 20 lat, jeżdżę Land Roverami, prywatnie użytkuję tę markę w każdym chyba wymiarze, w większości modeli już posiadałem ich po kilka sztuk. Teraz na przykład przemieszczam się ponad 400 tysięcy na liczniku przebiegu, mam moje Discovery 3, fantastyczny samochód, już trzeci silnik mam w środku, bo wybucha, bo to też jest taka marka, trzeba przyznać, zawsze jest konsekwentna, jak oni się uwzięli, że w silnikach będzie się urywał wał korbowy, to się urywa i rzeczywiście oni potrafią to dobrze zaprojektować, jak szyber dachy ciekły w Discovery 1, tak ciekną w Discovery 2, Discovery 3, Discovery 4, Discovery 5, żeby było jasne, też ciekną. Więc to fajnie, konsekwentna marka brytyjska, prawdziwa, trzymająca swoje DNA na bardzo wysokim poziomie usterkowości. Jeżeli chodzi o flipowanie rynku mieszkaniowego, jakbym mieszkał w kamienicy i ktoś by kupił zgruzowane, beznadziejne mieszkanie, które szpeci estetykę mojej kamienicy, w której mieszkam, i przyszedłby i ładnie je wyremontował na szybko i sprzedał drożej i zarobił na tym dużo pieniędzy, to takie flipowanie bardzo pozytywne, bo podnosi też wartość mojego mieszkania, bo każde ładne mieszkanie dookoła powoduje, że i moje mieszkanie wzrasta w cenie, mimo że nic nie inwestuję. Ale jeżeli dotyczy to samochodów, no to tutaj jest troszeczkę inna rozgryweczka, bo jeżeli ktoś weźmie jakiegoś szrota spod płotu, lekko go tam odpicuje, przykręci trochę plastików, pouzupełnia jakieś elementy deski rozdzielczej, które brakowało i wyszyje kawałek skóry albo wręcz nawet z pędzla pomaluje tę skórę i będzie udawał, że ma fajnego Youngtimera i będzie próbował robić na tym wielkie hajsy, to nie, no to uważam, że to jest mniej więcej to, co robiono kiedyś. Trociny w skrzynie biegów, to jest mycie silnika, żeby nie było widać wycieków i tak dalej. To jest oszustwo, a oszustwa z samej natury powinny być od razu ekstraktowane na samym poziomie myślenia na ten temat. Ekstraktowane w sensie usuwane, w sensie zabijane, w sensie likwidowane. Może kara śmierci to nie, ale jakby uważam, znaczy generalnie no umówmy się, no nikt nie lubi być oszukiwany. Chyba nawet wydaje mi się, że to jest w ogóle dobra. To jest historia głupia, trochę przypowiastka. Prowadzę serwis samochodowy. Jednym z usług w serwisie moim jest przeglądanie samochodów przedzakupowo. Czyli przyjeżdża sprzedający samochód, pokazuje auto, my je oceniamy i dajemy informacje ewentualnemu kupującemu o stanie samochodu, o kosztach, jakie są w najbliższym czasie związane z tym zakupem i tak dalej, i tak dalej. I to jest fenomen. To nie wiem, czy to... Nie prowadzę serwisów za granicą, ale jedna osoba potrafi być tak dualna, jeżeli chodzi o swoją świadomość, że jak jest sprzedającym, to przyjeżdża i tak powiem, Przemku, ja tu przyprowadziłem samochód, tam obejrzyjcie, no ale wiecie, tam tutaj nie trzeba dużo widzieć, może trochę szybciej, ja nie mam czasu. I ta sama osoba, jak już sprzeda ten samochód, chce kupić auto, tak, panie Przemku, to tak bardzo dokładnie obejrzyj, tak wszędzie zajrzyjcie, żeby był pewny, co kupuje. To jest fenomen i to jest ta sama osoba. To uważam, że no to niestety trochę o nas świadczy. No bardzo chcielibyśmy nie dać się być oszukanymi, ale czy byśmy sami nie oszukali, no to już jest troszeczkę tak bardzo miękkie. No ja nie oszukałem, ja tylko nie powiedziałem prawdy. No, czyli okłamałeś, no mówmy, jak to jest naprawdę. Więc no flipowanie na mieszkaniach jak najbardziej tak, bo podnosi wartość kamienicy, flipowanie na samochodach jak najbardziej nie, bo niszczy rynek motoryzacyjny. Niektórzy zarzucają, że w programie pokazałem, że zbudowałem Evo za 70 tysięcy, a później gdzieś tam na jakichś portalach to auto się pojawiło za 200 tysięcy. No więc prawda jest taka, że 70 tysięcy to były pieniądze przeznaczone na trochę usług zewnętrznych i graty. Zakup samochodu, turbiny, różnych elementów, które później złożyły się na projekt Evo. Ale 200 tysięcy to jest pochodna 70 tysięcy wydanej na graty i roboczogodzin. Wielu roboczogodzin, siedzenia w warsztacie, składania, montowania, demontowania, wymyślania, projektowania itd., itd. Dlatego to podnosi jakby wiarygodność programu, jeżeli chodzi o kwoty, bo my nigdzie nie liczymy naszej roboczogodziny. Moich godzin spędzonych w warsztacie, pociętych palców, brudnych paznokci itd., itd. i później szorowania tych paznokci oczywiście, no bo jednak wieczorem trzeba z żoną iść na kolację, nie? Więc to tak naprawdę koszt takiego samochodu później do sprzedaży dlatego będzie większy. Teraz Subaru, za chwilę będę sprzedawał swoje Subaru z ostatniego, który poleciał sezonu z Grzegorzem. Je będę sprzedawał za 150 tysięcy, gdzie powiedzmy prawie 100 tysięcy to są graty w tym aucie, ale że to była dosyć kompaktowa robota, to stwierdziłem, że jak sprzedam za 150 tysięcy, to też ten aspekt robocizmu mi się zwróci, przynajmniej w dużym stopniu. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep.
Link znajduje się w opisie tego odcinka.